cześć, jestem Kasia. Jestem Rafał. A jeszcze raz! Rafał zaczyna. Cześć, jestem Rafał. Aha. Cześć, jestem Rafał. Kasia. To jest Segat. A to nasze 7 metrów kwadratowych. Zapraszam Was do środka. Zobaczmy wnętrze. Zaraz na wejściu mamy zrobiony duży stolik. To jest zarówno nasza jadalnia, jak i nasze biuro. To jest miejsce do pracy. Pracujemy obydwoje na pełny etat, więc potrzebujemy takiego miejsca i przestrzeni, gdzie możemy pracować, gdzie możemy rozłożyć laptopy, przeprowadzić jakąś rozmowę z klientami. Rafał siedzi na miejscu kierowcy, nasze oba fotele się odwracają. Dzięki temu też ta przestrzeń życiowa się zwiększa. Ja mam miejsce z drugiej strony. No i każde miejsce właściwie wykorzystaliśmy maksymalnie jak się dało, więc tu, gdzie mamy siedziska, mamy również zrobione schowki. W miejscu tej wąskiej kanapy również jest mały schowek, tam też są akumulatory i cała elektronika, stąd też wychodzą główne kable. Na ten moment stolik jest przymocowany do ściany. Dzięki temu się nie rusza, jest dużo bardziej stabilny, w szczególności gdy położymy tutaj dwa laptopy. Jest taka opcja, żeby ten stolik odwrócić, żeby tu na tej wąskiej kanapie również 2-3 osoby mogły się zmieścić, usiąść i żebyśmy mogli wspólnie spędzić czas. Tylko musimy mieć nogę do niego, tej nogi niestety nie wzięliśmy na ten wyjazd. Nad biurkiem mamy taką dodatkową szafeczkę, tutaj mamy głównie elektronikę. Mamy tu też takie gniazdka USB zrobione, dwa, więc łatwo można się kablem wpiąć. Powyżej mamy szafki, szafki są bardzo pojemne, dzięki temu, że kamper jest wysoki. W tych szafkach mieści nam się bardzo dużo rzeczy, więc mamy podział, jedna szafka jest Rafała, druga szafka jest moja i tu większość naszych rzeczy takich ubraniowych się mieści. Nad szoferką jest bardzo duża półka, którą również wykorzystaliśmy. Na tej półce znajdują się rzeczy podręczne typu bluzy, ona ma również podświetlenie, więc można nawet wieczorem zajrzeć, nie trzeba z czołówką tam szukać, tylko można zaświecić. Jestem wielką miłośniczką kwiatów, więc nie mogłam wybrać się w podróż bez zabrania mojej kolekcji, przynajmniej części z nich. Jest to ułamek, który miałam w domu, ale bardzo się cieszę, że je wzięliśmy, bo bardzo ożywiają wnętrze i czujemy się tu bardzo domowo i komfortowo. Kwiatki wbrew pozorom bardzo dobrze znoszą podróż. Wydaje mi się, że nawet rosną lepiej tutaj niż w domu. Śmieję się, że one lubią terapię wstrząsową, dzięki temu rosną lepiej i bujniej. I mamy też mały ogródek z przodu, więc polecieliśmy z tematem już po całości. Nie tylko kwiaty, ale też zioła użytkowe, jak bazylia, mięta. Również zagospodarowaliśmy tę wnękę, którą mamy z przodu przy siedzeniu pasażera. I mamy tam mały zielnik. Jeździ z nami Segat. Skąd właśnie pomysł na OneLife? To 10 lat temu, co pojechaliśmy na Chorwację, na tydzień, no, później na dwa. Super, no to ty powiedz, jak ty wszystko widzisz. Pomysł na OneLife narodził się, wydaje mi się, około 10 lat temu, kiedy pierwszy raz wybraliśmy się samochodem do Chorwacji. Mieliśmy wtedy Fiata Doblo. To był Doblo Maxi, więc nie mieliśmy tam zbyt dużo przeróbek. Po prostu wrzuciliśmy do środka materac dmuchany, zrobiliśmy taką prowizoryczną szafkę, gdzie mieliśmy umywalkę, zbiornik z wodą i jakieś miejsce do przechowywania bagaży. I to wszystko. Pojechaliśmy na 2 tygodnie. Wydaje mi się, że chyba na 2 tygodnie pojechaliśmy do Chorwacji i spaliśmy po prostu w samochodzie. To była fajna przygoda i myślę, że od tego się wszystko zaczęło. Najpierw było to budżetowe podróżowanie, zobaczenie kawałka świata, kawałka Europy, żeby poznać nowe zakątki. To jest znaleźć jakiś inny sposób niż takie all inclusive. Byliśmy na jednej wycieczce all inclusive w Egipcie. Nie do końca to była nasza bajka. Nie do końca się odnaleźliśmy w tej rzeczywistości. Tutaj w podróży samochodem dużo bardziej nam przypasował ten sposób. I tak się zaczęło. Najpierw podróżowaliśmy właśnie tym Fiatem Doblo. Później kupiliśmy taki samochód z podnoszonym dachem. On już był bardziej kamperowy, miał taką kamperową zabudowę, czyli właśnie podnoszony dach, rozkładane łóżko jedno na dole, drugie właśnie w podnoszonym dachu, ale jego przewagą było to, że gdy były deszczowe dni, mogliśmy w nim stanąć. I tak zwiedziliśmy tym naszym bąblem bobeszem Ukrainę, Mołdawię i kawałek Rumunii. Świetna przygoda, byliśmy wtedy
na miesiąc, na cały miesiąc pojechaliśmy razem z moją siostrą, która spała u góry, a my spaliśmy na dole i pozwiedzaliśmy sobie przez wakacje trochę krajów. A później już poszło. Kolejnym vanem był Fiat Ducato L3 H2. Mhm. I nim też sporo podróżowaliśmy, byliśmy nim między innymi w Maroko, w Hiszpanii, podróżowaliśmy po Polsce. Naszego kampera zbudowałem na bazie Fiata Ducato L4 H3 i jest to nasz czwarty kamper. Tego kampera w przeciwieństwie do poprzednich zrobiliśmy całkowicie od zera, czyli kupiliśmy bazę bez okien, całkowicie pustą i włożyliśmy wszystko do środka przez 8 miesięcy pracy. Zebraliśmy doświadczenia z poprzednich vanów. To, co nam pasowało, to, co nam się sprawdzało, również zastosowaliśmy w obecnym vanie. To, co nam przeszkadzało, zamieniliśmy lub udoskonaliliśmy. I wydaje nam się, że obecny van już spełnia w 100% nasze oczekiwania. Są jakieś drobne rzeczy, które wychodzą w trakcie użytkowania, ale są to właściwie zmiany kosmetyczne, gdzie nie musimy przebudowywać całego kampera, tylko dokładamy jakieś drobne elementy, jakiś haczyk, jakiś wieszak, jakaś przeróbka. Tak jak w domu, kamper też jest niekończącą się budową. Cały czas coś zmieniamy, cały czas coś udoskonalamy. Co do zewnętrzna, mamy malowanie czymś w rodzaju Raptora. Nazywa się to Warriors. Malowaliśmy go na dwa kolory. Jeden zielony przez całość samochodu, a przód pomalowaliśmy na czarno. Podobnie z plastikami. Plastiki też zostały pomalowane tym Rangersem. Van life to nie jest coś, co każda osoba będzie lubić i potrafiła w ten sposób żyć. Jeśli interesuje Was życie van life'owe i jesteście zdecydowani, żeby spróbować, to polecam na początek wynajem, niekoniecznie od firmy wynajmującej kampery, może nawet wynajem takiego kampera, jakiego Wy byście chcieli mieć, żeby zobaczyć dokładnie, jak w tym konkretnym kamperze Wam się żyje, bo sama budowa jest bardzo żmudnym zajęciem, więc jeśli nie czujecie się na siłach, to może nawet bym po wynajęciu kupił na rok, dwa takiego kampera już zrobionego i dopiero później, jak już wiecie, czego chcecie, wtedy zacząłbym budować. Budowa tego kampera zajęła ponad 8 miesięcy i było to bardzo psychicznie obciążające zajęcie, czego nie polecałbym robić kilka razy w życiu, bo po prostu zamiast podróżować będziecie budować, a nie wiem, czy jest sens na to marnować życie. Chyba, że ktoś lubi. Chyba, że ktoś lubi. To wtedy tak, jak najbardziej. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować mojemu tacie, bo budowa tego vana była na podwórku mojego taty, moich rodziców, za to, że udostępnili nam miejsce, no i narzędzia oraz potężną wiedzę, którą tata ma, bo mój tato jest elektrykiem, więc dzięki niemu ta instalacja wygląda jak wygląda. Wiemy dokładnie, gdzie co jest. Bardzo nas wspierał tutaj swoją pracą, doświadczeniem w całym procesie budowy. Także serdecznie dziękuję. Kocham cię, tato. W układzie kampera łazienka jest w standardowym miejscu. Na drzwiach mamy lustro, to jest lustro z plexi, więc jest lekkie, łatwo można było je powiesić na takich drzwiach. Można się przejrzeć w całości, więc jest bardzo wygodne i komfortowe. Łazienka też jest spora, mamy tutaj toaletę i duży prysznic. Na ścianach jest zwykła wykładzina, taka łazienkowa PCV, jest ona wodoszczelna, wszystkie rogi są uszczelnione, więc nic tutaj nam nie przecieka. Mamy zasłonkę prysznicową, która dodatkowo chroni drzwi, żeby tutaj nic nie przeciekało między drzwiami i również na toaletę. W łazience nie mamy okna, ale mamy dodatkowy wywietrznik. To jest wywietrznik mechaniczny, więc włącza się, jest wyciąg dodatkowy, więc cała wilgoć czy jakieś nieprzyjemne zapachy są wyciągane właśnie tamtędy. Zielone drzwi, żeby był ładny akcent, które udało się wyciąć z jednego kawałka, więc to jest jedna płyta, której wycięliśmy otwór i ten otwór idealnie został dostosowany do drzwi. Zamykanie drzwi do łazienki, nie ma tutaj żadnych rygli. Tutaj skorzystaliśmy z magnesów neodymowych, są z jednej strony i z drugiej, dzięki czemu drzwi podczas jazdy się nie otwierają.
silnik 2.3, 180 koni, to już jest to Euro 6, które podobno jest jakieś super, chociaż nie widzę jakiejś różnicy. Chcieliśmy to auto zabezpieczyć, więc od dołu jest pomalowane takim barankiem, czymś takim czarnym, antykorozyjnym. Wszędzie zainstalowaliśmy też nadkola, no bo tych takich osłon na nadkola nie było domyślnie. I w tym miejscu też zainstalowaliśmy webasto, bo mamy webasto mokre. Jest mniej popularne, ale dzięki temu, że mamy webasto mokre, to mogliśmy też zainstalować, tak jak w domu, ogrzewanie podłogowe. Dzięki czemu w wanie, jak się wchodzi i jak się siedzi, nie czuć tego zimna od stóp. W zimę, czy nawet nie w zimę, nawet teraz, jak jesteśmy w Portugalii i w nocy temperatura potrafi spaść do 9-10 stopni, po włączeniu webasto to ciepło, które promieniuje od stóp, to jest niesamowite. Bardzo duża wygoda. Nawiewy do webasto znajduje się, jedna jest tutaj w skrzyni, kieruje na szoferkę. Kolejny nawiew jest tu przy stopniu do łóżka, a ostatni znajduje się w łazience, i żeby w łazience było ciepło i przyjemnie, gdy idzie się wykąpać, szczególnie w chłodniejsze dni. No i ciepły prysznic. Mieliśmy w poprzednich vanach, bo wiedzieliśmy, że ciepła woda to jest coś, co jest komfortem, z którego nie chcemy rezygnować, więc też nawet w tym małym vanie Peugeot Expercie z podnoszonym dachem mieliśmy prysznic zewnętrzny, ale też miał podgrzewaną wodę. Mieliśmy grzałkę w zbiorniku, która tę wodę podgrzewała. I jest to duża wygoda, więc łazienka w środku zdecydowanie to jest to, co z czego nie moglibyśmy chyba zrezygnować. Po drugiej stronie naszego biura znajduje się kuchnia. Mamy bardzo duży blat, dzięki czemu możemy przygotowywać posiłki. Tu chcieliśmy wykorzystać maksymalnie przestrzeń, którą mieliśmy dostępną. Blat mamy drewniany, dębowy i to było coś, na czym bardzo mi zależało. Wykorzystaliśmy również pozostałe elementy z blatu, który kupiliśmy, i mamy jeszcze dodatkową szufladę, która się wysuwa, więc ta przestrzeń robocza jest naprawdę bardzo duża. Mamy tutaj kran, który jest elastyczny. Przy zlewie mamy jeszcze dodatkowy kran. To jest kran do wody pitnej. Pod zlewem mamy oddzielny zbiornik na wodę czystą, na wodę pitną. I ten kran jest pompką zanurzeniową podpięty właśnie do tamtego zbiornika. Po bokach przy zlewie mamy dwa dozowniki. Jeden dozownik to jest do mydła, drugi dozownik jest do płynu, do naczyń. Nie spadają butelki do zlewu w trakcie jazdy, nie musimy kombinować, gdzie je schować, co z nimi zrobić, gdy się przemieszczamy. Po prostu dopełniamy te dwa dozowniki i pozwala nam to w łatwy i w wygodny sposób funkcjonować. Jest to super wygodne. Zastanawialiśmy się w trakcie budowy, co zrobić na ścianach przy kuchni. Bardzo mi zależało na tym, żeby to było jakieś kreatywne rozwiązanie. Więc wymyśliłam, że stworzę ściankę. Ścianka jest zrobiona z pojedynczych patyczków. Każda z tych deseczek jest wycinana ręcznie, obrabiana, szlifowana, malowana i przyklejana. Zostało to stworzone na formie. Dopiero całą tą konstrukcję przyklejałam na ścianę już gotową. W kuchni mamy również dwa gniazdka, do których możemy podpiąć sprzęty, takie jak blender. Kuchenkę mamy zwykłą, domową. Jest to kuchenka gazowa dwupalnikowa, również zastosowana w innym układzie niż zwykle, ponieważ mieliśmy większy dostępny blat. Zastosowaliśmy układ poziomy, niepionowy jak w większości kamperów. Tutaj mamy większą przestrzeń, większe odległości od ścianek, więc te dwa garnki, dwa naczynia, w dwóch naczyniach możemy równolegle gotować. Jeżeli chodzi o instalację gazową, zastosowaliśmy gazbank, czyli butla, która może być dopełniana. Dzięki temu, że butla jest dopełniana, nie musieliśmy stosować dużej butli, tylko mamy butlę 5-kilową. Wystarcza nam tego gazu na 2-3 miesiące, w zależności od intensywności gotowania. Jeżeli mamy więcej prądu, to gotujemy na indukcji. Pod kuchenką mamy lodówkę, to jest zwykła domowa lodówka z zamrażarką, która jest na 230, więc tutaj nic nie przerabialiśmy, żadnej instalacji, podpięliśmy pod tą, którą mamy. Uchwyty też zostały zmienione na skórzane, żeby wszystko pasowało do siebie. I powyżej te szafki to już właściwie są kuchenne, czyli tutaj mamy przyprawy, jakieś herbaty i dodatkowe sprzęty. Wszystkie szafki, jak pewnie widzicie, są zaokrąglone. Wszystkie mają zaokrąglone brzegi i ranty. Głównie chodziło o to, żeby się nie uderzać we wszystkie wystające elementy i rogi. Korzystaliśmy z klejkę elastyczną i dzięki tej sklejce elastycznej byliśmy w stanie zaokrąglić szafki, zrobić, żeby były takie obłe i bardziej smukłe.
więc wszystkie szafeczki, łącznie z tymi małymi, mają zaokrąglone brzegi. Miejsca, których nie mogliśmy zaokrąglić, czyli tak jak szafki zrobić zaokrąglone, ale tu, gdzie było ryzyko uderzenia się, wszystkie kanty zostały przefrezowane, więc one również są półokrągłe, nie mają takich ostrych końcówek. No i szliśmy już w tej tematyce, czyli w tym motywie, żeby wszystko było zaokrąglone, obłe. Tak samo drzwiczki też nie robiliśmy na prosto, tylko wszystkie są zaokrąglone, to samo drzwi do łazienki. W szufladach zastosowaliśmy prowadnice z cichym domykiem, więc one same w sobie nie dość, że domykają nam szuflady, gdy je użytkujemy, to też blokują szuflady przed otwieraniem się i nie mamy tu zastosowanych żadnych dodatkowych blokad. Fajnym rozwiązaniem, które zastosowaliśmy, to cargo, które wyjeżdża. Więc w łatwy sposób mamy dostęp do wszystkich naszych zapasów, które się tutaj znajdują, bez konieczności nurkowania do szafki, żeby coś znaleźć. Jeśli chodzi o dach, mamy solary łącznie 1100 W, modem 3G plus dwie anteny do Wi-Fi, dlatego że pracujemy zdalnie przez większość czasu i musimy mieć prąd, dobry zasięg. Tam można włożyć dwie karty SIM, więc możemy mieć kartę na jeden kraj, kartę na drugi kraj, bez potrzeby wychodzenia na dach i przełączania się pomiędzy. Ciekawym rozwiązaniem, jakie zastosowaliśmy w tym kamperze, były szyby. Z jednej strony mamy szyby takie zwykłe kamperowe, a z drugiej strony mamy podwójną szybę z plexi, dzięki czemu te boczne szyby nam praktycznie w ogóle nie parują. Tutaj jeszcze jest jedna fajna rzecz, którą podpatrzyliśmy od znajomego. Mamy taką małą rynnę, dzięki czemu nawet jak lekko pada, to woda nie kapie nam do środka, tylko schodzi po bokach. To jest tak na milimetr. Po prostu taki kątownik. Tak, to jest z kątownika takiego plastikowego docinana i przyklejana na kleju do szyb. Blokada drzwi na środku. Mamy tutaj jedną blokadę i druga blokada, która zamyka się w tym miejscu. Dzięki czemu drzwi nie zjeżdżają, nawet jak jesteśmy lekko w dół, a właśnie zostają w tym miejscu. To jest kawałek blaszki, która się tutaj znajduje, też za kilka groszy, a ułatwia życie. Kurde, ale jest super pomysł. Tutaj jeszcze mamy taki mini stoliczek. Jak gdzieś stoimy w trasie, chcemy szybko się napić kawy i nie wyciągać głównego stolika, to możemy użyć ten. Bardzo się przydaje też do smażenia, jak smażymy rybę albo jakieś rzeczy, które potem w kamperze ciężko potem ten zapach wyciągnąć, to tutaj się bardzo przydaje. Podłączamy kuchenkę, bo mamy kuchenkę gazową w kamperze plus dodatkową taką indukcyjną. Skąd oni wzięli na to pieniążki? Zajmowaliśmy się do tej pory nieruchomościami, zarządzaniem, podnajmowaniem nieruchomości i ogólnie wynajmem tych nieruchomości. I ze względu na to, że potrzebowaliśmy aplikacji do zarządzania tymi nieruchomościami, stworzyliśmy ją sami, bo nie było takiej na rynku i teraz ją rozwijamy dla innych zarządców. Także nasza aplikacja nazywa się System Obsługi Najmu, dosyć twórczo. I przez to, że jest to aplikacja, która jest dostępna przez internet, my też możemy przez internet pracować i ją rozwijać. Ja nie jestem programistą, ale pomagam naszym programistom w rozwoju tej aplikacji. Łączę klientów naszych z naszymi programistami. Rafał zarządza projektem. To tak w skrócie można to powiedzieć. Ja jestem bardziej od obsługi finansowo-księgowej. Nie jestem księgową, ale przygotowuję dokumenty dla księgowości i zajmuję się również obsługą klienta. Również to możemy robić zdalnie i też wszyscy nasi pracownicy pracują zdalnie. Nie mamy fizycznego biura i też dajemy naszym pracownikom wolność, że jeżeli będą chcieli w ten sposób podróżować, w ten sposób mieszkać, również mają taką możliwość. Czasami pracujemy dłużej niż 8 godzin dziennie, ale wolę pracować 8 godzin czy ponad 8 godzin dziennie w takich okolicznościach przyrody niż w Polsce w zimie, gdzie jest szarówka i minus 20 stopni za oknem. Polecam. Na końcu znajduje się nasza sypialnia z łóżkiem o wymiarach 120 cm na 195. Bez problemu obydwoje się umieścimy i wysypiamy. Wymknęliśmy też przestrzeń, która znajduje się przy drzwiach. Zamknęliśmy to płytą. Nie korzystaliśmy z takich instagramowych zdjęć, nie otwieraliśmy tych drzwi tak często i zastosowaliśmy ściankę, która po pierwsze pozwala nam na powieszenie dodatkowych elementów typu koło do roweru lub krzesło, ale też chroni nas od zimna, bo drzwi z tyłu są nieszczelne, tam są jakieś szczeliny, szczególnie w chłodnych nocach, w chłodnych wieczorach.
to tym zimnem ciągnie. Przy łóżku mamy również kino domowe, ponieważ mamy projektor. Zrobiliśmy sobie kino, czyli na całą ścianę na 120 cm szerokości mamy roletę, którą możemy rozwinąć i wieczorem obejrzeć film lub wyciągnąć też projektor na zewnątrz i tak jak w święta zrobić kino dla całej naszej wioski, dla wszystkich znajomych, którzy przyjechali. Staraliśmy się maksymalnie wykorzystać przestrzeń w wanie, więc każdą jakąś powierzchnię, którą mogliśmy zaadaptować, adaptowaliśmy na różne schowki. Tak samo jeżeli chodzi o stopień, łóżko mamy wyżej, więc był nam potrzebny stopień, żeby dostać się do łóżka, ale stopień również został zaadaptowany na dodatkowy schowek. W tym miejscu znajduje się karma dla Sagata i jakieś dodatkowe elementy, których nie korzystamy zbyt często, ale są podręczne. I przy łóżku znajduje się otwór, to nie jest dodatkowy stopień, tutaj znajduje się kosz na pranie. Zwykle projektując wana nie zwracamy uwagi na to, gdzie będziemy przechowywać pranie, bo to są rzeczy, które wychodzą później. Pranie. Miałam to na końcu języka. Przy samym łóżku, przy stopniu mamy zamontowany czujnik Trigas. Ma dorobiony dodatkowy włącznik. Ten włącznik jest podświetlany, dzięki czemu pamiętamy o tym, żeby go włączyć na noc. Czujnik ma dodatkowy włącznik również po to, bo jest bardzo wrażliwy, bardzo czuły, więc jak palimy jakieś kadzidełka lub gotujemy, zrobi się jakiś dym czy nawet smażymy, to on się potrafi włączyć. Dlatego od razu zrobiliśmy do niego oddzielny wyłącznik, żeby go odciąć od zasilania. Przy samym łóżku mamy dodatkowe szafki, zaraz przy łazience mamy dodatkowe szafki, tutaj również znajdują się jakieś rzeczy, do których mamy łatwy dostęp. Te szafki nie dość, że mają otwór z tej strony, że dostęp jest do nich od strony tej użytkowej, również mają dodatkowe otwory zrobione przy łóżku, więc jeżeli coś potrzebujemy, możemy sięgnąć bezpośrednio przy łóżku, tutaj na przykład jakąś koszulkę, przebrać się i tak dalej. Ten dodatkowy element to jest pochłaniacz wilgoci, ponieważ w zimie w Portugalii, nie tylko, właściwie w zimie, jest bardzo duży problem z wilgocią. Żeby uniknąć grzyba, kupiliśmy taki zwykły pochłaniacz wilgoci, to jest pochłaniacz wilgoci do szaf. Fajnie nam się sprawdza, widać zresztą po ilości, ile wody nam się zebrało przez ostatnie 2 tygodnie. Co jeszcze dodatkowo zrobiliśmy? Zmieniliśmy kierunkowskazy, są teraz takie fajne LED-owe. Tutaj mamy prysznic zewnętrzny i specjalnie jest po tej stronie. Wiem, że wiele osób korzysta z takiego prysznicu z wylewki do kuchni, ale jak się korzysta z takiego prysznicu, to potem jest kałuża pod tam, gdzie się otwiera samochód. A dzięki temu, że jest po drugiej stronie, to jest o wiele fajniej, no bo kałuża jest po tej stronie, a nie tam, gdzie się wychodzi. Tu mamy toaletę. Z toalety no to jeszcze jedna fajna rzecz, że podczas jak się otwiera, nie trzeba przytrzymywać, bo jest magnes. Gdzie jest ten magnes? Magnes jest tutaj. Tutaj? Tak. Genialne. Reflektory też bardzo się przydają podczas cofania, ale także podczas siedzenia. Można doświetlić sobie stolik czy inne miejsce, w którym jesteśmy. Mam też dodatkową kamerkę, która jest połączona z lusterkiem, na którym wyświetla się obraz, bo o wiele wygodniej mi się jeździ, jak oprócz tych lusterek bocznych mam też takie lusterko, a w takim dużym wanie jest to fajna sprawa. Na drzwiach bocznych i na drzwiach tylnych mamy zabezpieczenia w formie takiej niby kłódki, która dodatkowo powoduje, że jeśli ktoś się włamie, będzie chciał się włamać, to trochę więcej czasu mu zajmuje. Chociaż z tego, co się dowiedzieliśmy, to i tak złodzieje najczęściej wchodzą oknami dachowymi, które byłoby bardzo ciężko zabezpieczyć. Mamy tutaj wlew wody. Tutaj to woda jest w środku. Z tyłu są dwa połączone zbiorniki. Mamy tutaj jeden zbiornik 120 litrów i drugi zbiornik 120 litrów. I one są połączone taką rurką, która przebiega tutaj wokół garażu. Także wlewamy wodę tutaj. Woda się przelewa poprzez grawitację do tego zbiornika i stąd mamy pobór wody poprzez pompkę. Tutaj też ze względu na to, że garaż jest dosyć duży, to zrobiliśmy sobie doświetlenie. Jest jeden pasek LED-owy tu, drugi pasek LED-owy tam, przez co nawet jak jest ciemno, możemy łatwo wszystko wyciągnąć bez problemu. Garaż jest dlatego taki duży, bo w poprzednim kamperze mieliśmy dwa rowery na zewnątrz i kupiliśmy te rowery od razu po zakupie kampera. Pojechaliśmy na jeden sezon do Hiszpanii, do Tarify, staliśmy tam około miesiąca i rowery z nowych zaczęły wyglądać jakby miały 20 lat. Całkowicie zażarła je rdza, dlatego też teraz rowery są w środku, łóżko jest lekko podniesione, ale
Wszystko się fajnie mieści. Mamy też całą instalację od fotowoltaiki, czyli mamy regulator, mamy też bezpieczniki od regulatora i pod spodem mamy jeszcze takie specjalne zaworki od ogrzewania podłogowego. Myślę, że na ten moment naszym ulubionym krajem, do którego na pewno wrócimy, możliwe, że nawet w przyszłym roku, jest Turcja. W Turcji byliśmy tyle, ile się dało, czyli 3 miesiące, bo po 3 miesiącach trzeba wyjechać, na kolejne 3, żeby wrócić. To, w jaki sposób tam się uprawia van life, to jacy są tam uśmiechnięci ludzie, jaki jest ciekawy klimat, zwłaszcza poza tymi miesiącami letnimi, jest naprawdę niesamowite. I na pewno tam wrócimy. I Hiszpania. Hiszpanię też bardzo też lubimy. Tak. Ale jeżeli chodzi o van life, o życie w vanie, to zdecydowanie przeważa Turcja. Tam jest wolność. Jeżeli chodzi o van life, można stanąć, gdzie się chce. Zostawić oczywiście po sobie porządek, ale jest taka wolność w parkowaniu. Ten dostęp do natury jest naprawdę fajny. W kamperze mamy zamontowane 2 okna dachowe. To są okna z wywietrznikiem, z wentylatorem, które ma 2 tryby nawiewu i wyciągu. To się super sprawdza, szczególnie przy gotowaniu albo jak jest gorąco. Można zrobić cyrkulację powietrza. Jeden wentylator, jeden wiatrak ustawić na wyciąg i drugim nawet automatycznie to powietrze wchodzi, więc jest bardzo przyjemnie, łatwo można kampera wywietrzyć, szczególnie właśnie w upalne dni. Tutaj mamy kilka funkcji dostępnych. Kupiliśmy te okna w ogóle na AliExpress i były w cenie fiamy, standardowej fiamy, która nie miała takich dodatkowych funkcji. Zastanawialiśmy się, czy spełnił swoją rolę, ale sprawdzają się fantastycznie, więc bardzo polecam. Nie dość, że właśnie mają wywiew i nawiew, mają dodatkowo oświetlenie i kilka dodatkowych funkcji. Odblokowanie czy blokada okna na mikrouchył w czasie deszczu, więc cały czas mamy cyrkulację powietrza, ale na takim niewielkim uchyle. Możemy sterować oknem z tego panelu lub mamy taki niewielki pilocik, którym można z łóżka sterować i zmienić prędkość lub nawiew, lub nawet wyłączyć okno. Tutaj jest również dodatkowa opcja, jak kontrola temperatury. Okna mają w sobie czujnik temperatury i gdy kamper nagrzeje się do 45 stopni, automatycznie okna się powinny otworzyć i powinien włączyć się wentylator. Dodatkową rzeczą, które te okna posiadają, jest czujnik deszczu, więc nawet jeżeli gdzieś wyjdziemy i w trakcie naszego pobytu poza autem zacznie padać, te okna automatycznie się zamkną. Tutaj nad drzwiami wyjściowymi znajduje się nasze centrum sterowania. Każdy przycisk ma swoją rolę. Zaczynając od samego dołu, w tym miejscu włączamy Webasto. Webasto jest połączone z termostatem i możemy zadać temperaturę, przy jakiej Webasto może się włączyć. Jest to o tyle przydatne w nocy, że nie musimy wstawać, nie musimy nic włączać. Zostały te dwie funkcje połączone. Gdy ustawimy, żeby Webasto włączyło się przy 16 stopniach, to gdy temperatura spadnie do 16 stopni, Webasto się włączy, włączą się również nawiewy i samochód zacznie się nagrzewać, więc na rano będziemy mieć ciepło, żeby wstać z łóżka. Kolejny przycisk to jest włączenie elektrycznie, grzałki elektrycznej w bojlerze. Ponieważ poza tym, że bojler możemy nagrzewać z Webasta mokrego, poza tym, że mamy wymiennik ciepła, czyli który grzeje wodę z silnika, ogrzewa wodę z silnika, mamy w bojlerze włożoną jeszcze jedną rzecz, czyli grzałkę elektryczną. Czyli jeżeli mamy nadwyżki prądu, bo mamy tych solarów dużo, w lecie mamy bardzo duże nadwyżki prądu, nie dość, że gotujemy na kuchence indukcyjnej, to również grzejemy wodę do kąpieli właśnie poprzez tę grzałkę elektryczną. Ostatni przycisk u samej góry to jest pompka. Pompka jest włączona na stałe, ale jeżeli będziemy chcieli ją wyłączyć, to możemy odłączyć tą pompkę właśnie w tym miejscu. Te dwa pokrętła to są pokrętła do regulatorów mocy. Jeden z nich to jest do bojlera, drugi to jest regulator mocy w gniazdkach kuchennych. Na samej górze jest wyświetlacz. Ten wyświetlacz pozwala nam na kontrolowanie, jaki mamy poziom energii w akumulatorach i poziom naładowania. Czyli pokazuje, ile w tym momencie się ładuje, jaka moc jest pobierana ze słońca oraz poziom naładowania baterii. Dalej mamy dwie rzeczy. To pokrętło służy do regulowania mocy wiatraków w nagrzewnicy, czyli ciepłe powietrze, które trafia
do kampera i w tym miejscu to pokrętło obok służy do regulowania siły nawiewu. Dwa wyświetlacze, które są połączone do zbiorników. Wyświetlacz u góry pokazuje nam poziom czystej wody. Wyświetlacz dolny pokazuje nam poziom brudnej wody. Ten czarny wyświetlacz to wyświetlacz do regulatora ładowania solarów. I termometr, standardowa rzecz, czujnik, który jest na zewnątrz i w środku, więc możemy również kontrolować temperaturę. 28. Tak. Van life, ten styl życia jest zdecydowanie fajny. Naprawdę jest fantastyczny. Daje dużo wolności, taką otwartość na nowe kultury, na nowe rzeczy, poznawanie nowych osób, którzy żyją właśnie w tym trybie, że na przykład pracują przez parę miesięcy w ciągu roku przez wakacje, a później przez resztę roku podróżują. Jest to fantastyczna rzecz, którą serdecznie polecamy. Zdecydowanie warto spróbować. Kasiu, Rafale i Segacie, bardzo dziękujemy za Wasz czas, za podzielenie się Waszą inspirującą historią. Powiedzcie nam i naszym widzom, gdzie można Was znaleźć w internecie. Jesteśmy na Instagramie, nazywamy się Nasze 7 metrów kwadratowych i tam można nas znaleźć. My już Was od dawna śledzimy i zapraszamy Was wszystkich, linka znajdziecie pod spodem w opisie filmu. Chcieliśmy Wam jeszcze w podziękowaniu dać nasze kubeczki, które dziękujemy się bardzo przydają w wanie. Dziękujemy A bardzo. A Wy, jeśli chcielibyście je kupić, to możecie znaleźć w naszym sklepie. Zapraszamy bardzo serdecznie, ponieważ się przydają, są lekkie, nietłukące i mają miarkę. Super. To co, dziękujemy. Dzięki i do bardzo. Zobaczenia gdzieś w drodze. Tak. Cześć. Do zobaczenia.